W Bielsku-Białej będzie pierwsze w historii tego miasta referendum lokalne. Mieszkańcy zdecydują w sprawie budowy spalarni śmieci, dofinansowania przez miasto zabiegów in vitro, a także ograniczenia ruchu na ulicy 3 Maja. Moim zdaniem tak, no są kraje, na przykład Szwajcaria, gdzie praktycznie prawie wszystko się rozwiązuje za pomocą referendum. No jest okej, no, ale czy to będzie u nas się przyjmie, czy nie. Jak się okaże, że przychodzi 10% na głosowanie, to szkoda kosztów i zachodu. Spalarnia powinna być, in vitro również powinno być dofinansowane. A metoda, że w taki sposób urząd będzie decydował, że zapyta mieszkańców, to dobra droga? Bardzo dobra. Za in vitro na 1000% jestem za spalarnią śmieci również, bo gdzieś te śmieci trzeba spalać, jeżeli będzie to w najnowszych technologiach robione, to na całym świecie spala się śmieci. Jestem za. Referendum, które ma odbyć się 16 kwietnia, miało dotyczyć głównie budowy spalarni śmieci, ale prezydent miasta i radni jego klubu uznali, że skoro już referendum ma być zorganizowane, to warto zapytać mieszkańców także o inne kwestie, bo to nie zwiększy kosztu organizacji głosowania. Pan prezydent zawsze podkreślał, że jest otwarty na opinię bielszczan i że w ważnych sprawach się będzie z nimi konsultował, a ta sprawa jest ważna, budziła spore kontrowersje. Tutaj mówię o spalarni odpadów, która miałaby w Bielsku powstać. I od początku mówił, że jeśli chodzi o spalarnię, to w ostatecznym rozrachunku to mieszkańcy zadecydują, czy chcą takiej inwestycji, czy jej nie chcą. Przeciwko referendum w takiej formie byli m.in. radni Prawa i Sprawiedliwości. Chcieli również zmiany formy pytania, argumentując, że wskazywanie lokalizacji budowy spalarni przy ulicy Księdza Józefa Lądzina jest przedwczesne. Dodatkowe pytania, tu się zgadzam oczywiście, niezależnie ile by ich nie było, spowodują rozmycie, rozmydlenie, niezależnie jakich słów by tutaj używać, głównego tematu, który ma być przedmiotem referendum. Kwestia pytania numer jeden jest bardzo istotna. Pytanie numer jeden w naszej ocenie jest niewłaściwie sformułowane. Również jesteśmy przeciwni kolejnym pytaniom, czyli pytaniu drugiemu i trzeciemu. Aby referendum było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 30% osób uprawnionych do głosowania.